30 wolontariuszy pomagało w tym roku w finale Szlachetnej Paczki w Cieszynie. W tym rejonie zgłoszono do ogólnopolskiej akcji 90 rodzin. Zakwalifikowano 56. Magazyn mieścił się w szkole podstawowej numer 6 w Cieszynie. Troszeczkę zawężony został obszar działania. Z dwóch rejonów zeszłorocznych, czyli rejonu Cieszyn, powiat Cieszyn miasto, stworzony został jeden rejon jako Cieszyn. Natomiast oddaliśmy do dyspozycji innym rejonom jak gdyby Strumień i okolice Chybia. Z tego też powodu mieliśmy kilka rodzin włączonych mniej. Rodziny, aby otrzymać pomoc, muszą spełniać pewne kryteria, głównie dochodowe. Do potrzebujących osób trafiają różne prezenty. Wachlarz potrzeb rodzin jest bardzo szeroki. Czasami są to potrzeby drobne, począwszy od żywności trwałej, środków czystości, poprzez potrzeby dzieci, zazwyczaj odzieży, środków szkolnych, czy nawet rowerów, które w tym roku darczyńcy sponsorowali, po sprzęty użytku domowego, materiały do remontów. Zdarzały się też potrzeby takie jak wizyty lekarskie i tak dalej, które też staraliśmy się organizować. Ważna dla wielu osób jest również sama obecność wolontariuszy, kontakt z drugim człowiekiem. Starsze osoby, szczególnie na które zwracaliśmy w tej edycji uwagę, bardzo cenią sobie ten kontakt i zresztą zaznaczają to za każdym razem, że czymś, czego nie potrafią opisać słowami, jest sama forma kontaktu z wolontariuszem, zainteresowanie, które kierujemy w ich stronę. Tak samo wsparcie takie duchowe, podtrzymanie na duchu, to jest dla nich ważne. Darczyńców nie zabrakło. W tym roku rejon cieszyński wsparli m.in. strażacy. Po raz kolejny także kibice Górnika Zabrze. Pomaga nam osoba, która do tej pory nie była wolontariuszem, ale organizuje największe paczki wartości 15 tysięcy i rozdziela je na kilka rodzin, więc tutaj Łukaszowi też szczególnie należą się podziękowania. Tak samo każdemu z wolontariuszy i z darczyńców po kolei z osobna. Wielu jest takich, których nie chcą, żeby wymieniać z nazwiska, ale na pewno doskonale wiedzą, że to o nich chodzi. W Cieszynie wśród wolontariuszy były osoby, które kiedyś same potrzebowały pomocy i otrzymały szlachetną paczkę. 5 lat temu byłam w ciężkiej sytuacji, po czym panie z opieki społecznej zgłosiły mnie do szlachetnej paczki. Otrzymałam ową paczkę, z czego byłam bardzo zadowolona i bardzo serdecznie dziękuję teraz moim darczyńcom, wolontariuszom oraz liderce, która wtedy prowadziła mnie, ponieważ rzeczy, które dostałam, bardzo nam się przydały. Zmieniły mój pogląd na całokształt życia, po prostu podtrzymałem je na duchu, mówiąc, że po prostu, że wiele osób, które znajduje się w ciężkich sytuacjach, a otrzymają dar pomocy typu szlachetna paczka, sami stają na nogi. Ja stanęłam na nogi, teraz chcę pomagać również innym. Średnia wartość paczki dla jednej rodziny według zeszłorocznych statystyk to 5 tysięcy złotych. Ponad 52 miliony złotych to łączna wartość prezentów, które trafiły w 2017 roku do potrzebujących w całej Polsce. Jak będzie w tym roku, na podsumowanie trzeba jeszcze trochę poczekać. Podsumowanie będzie bardzo szybko, dlatego że mamy logistycznie bardzo fajnie zorganizowaną zbiórkę danych statystycznych już tutaj w magazynie, kiedy darczyńcy dostarczają paczki. Jest troszeczkę mniej rodzin włączonych w ogóle do szlachetnej paczki w tym roku ze względu na ograniczenia typu RODO, gdzie było troszeczkę problemu z pozyskaniem historii rodzin. Dlatego warto też wspomnieć, że w przyszłym roku liczymy na osoby indywidualne z naszego rejonu Cieszyna. Zachęcam do tego, żeby zgłaszać, żeby interesować się tym. Można przez fanpage nawet Szlachetnej Paczki Cieszyn zgłaszać takie rodziny. Nigdy nie pozostajemy obojętni jako wolontariusze. Ja jako lider staram się kierować wolontariuszy we wszystkie miejsca, które zostały zgłoszone. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.